Esperanto jest rzeczywiście językiem międzynarodowym i pozwala na kontakty z ludźmi z całego świata. Bo nie ma chyba na świecie takiego kraju, gdzie nie ma esperantysty. Dla mnie jest to bardzo istotne, bo znajomość Esperanta pozwoliła mi się czuć człowiekiem świata. Ja się nie boję teraz wyjeżdżać. Ja się nie boję gdziekolwiek znaleźć się, nawet w takich różnych sytuacjach, gdzie kiedyś, nie znając języka, no, trudno się było coś zapytać, gdzieś dojść, o coś poprosić. Teraz ja się nie boję. Więc dała mi taką pewność. I mam tą świadomość, że gdyby się coś stało albo potrzebowałbym pomocy, to wiem, do kogo się zwrócić. Do esperantystów, bo esperantyści to są ludzie otwarci, przyjaźnie ustawieni. Powiem więcej. Dwukrotnie z takiej pomocy korzystałem, więc wiem praktycznie, że to się sprawdziło. Esperanto to otwarcie na świat. Esperanto to znajomi w różnych krajach świata i znajomi, którzy interesują się tym samym, na przykład, co ja, możliwość korespondencji. A dzisiaj, kiedy jest już internet, to są olbrzymie możliwości dla każdego. Zero nudy, zawsze można coś zrobić, w każdej chwili, wszędzie można znaleźć przyjaciół, mogą pomóc, można zaprosić. Jest to takie otwarcie, jak powiedziałem na wstępie, na świat. Dzięki Esperantu poznałem kraje Beneluxu, dlatego że udało mi się skończyć kurs pilota wycieczek i pilotować wycieczki esperanckie, prawda? Więc zwiedziłem kraje Beneluxu przy okazji. Dzięki Esperantu uczestniczyłem w kilku kongresach światowych, między innymi w Rotterdamie, w Brighton, w Warszawie, w Białymstoku. A kongres to jest coś, czego się nie zapomina do końca życia. Poznałem tylu ludzi. I tu zawsze słyszę tak, no tak, ale znając również niemiecki, francuski, ja też mogę uczestniczyć w kongresie, mogę, prawda, zwiedzać świat. Ale w moim życiu też były takie przypadki, gdzie Esperanto pomogło mi w sytuacjach trudnych. I gdybym znał angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, szkocki, jeszcze wiele innych języków, nie wiem, czy bym sobie poradził. Bo pierwsza rzecz, pierwszy taki przypadek, kiedy znalazłem się w Rotterdamie na ulicy bez pieniędzy. No i nie znając języka. Pomogli mi esperantyści, przez 10 dni mieszkałem u esperantysty i cała historia skończyła się bardzo dobrze. Taka sama sytuacja mnie spotkała w Londynie, kiedy koledzy odjechali z biletami przez przypadek. Ja zostałem bez pieniędzy, bez niczego w Londynie. I co było robić? No jeśli znam angielski, to kogo? Pierwszego z brzegu zaczepię przechodnie i powiem, że nie mam pieniędzy, nie mam gdzie mieszkać? Zadzwoniłem do esperantysty, 2 tygodnie w Londynie spędziłem bez żadnego problemu. I jeszcze jeden przypadek, chociaż tych przypadków mam wiele, bo to ludzi często interesuje praktycznie, co ja z tego mam. No i kiedy zachorowała córka i trzeba było znaleźć lekarstwa, wiele lat temu wstecz oczywiście, kiedy groziła amputacja nogi, to ja zwróciłem się do esperantystów. Ja otrzymałem lekarstwa w ciągu jednej doby, nie tylko dla córki, ale jeszcze przekazałem te lekarstwa dla szpitala na 2 lata. Prawda? Więc 3 przykłady. To nie są jedyne przykłady, co dało mi Esperanto. I ja się często nieraz zastanawiam po takich dyskusjach, sam sobie później zadaję pytanie, czy nauka Esperanta, czy czas spędzony z esperantystami nie był czasem straconym. I dochodzę do wniosku, że bez Esperanta bym był o wiele różnych rzeczy uboższy.